Ostatniego kamianowskiego pleneru w Muzeum Ziemi Wielońskiej można tym razem oglądać aż w 3 salach ekspozycyjnych na 100 metrach kwadratowych, tam gdzie niedawno królowała jeszcze kolekcja Czartoryskich z krakowskiego muzeum. Plener od wielu lat wspiera finansowo starostwo powiatowe. Pragnę w imieniu władz samorządowych powiatu wieluńskiego zadeklarować, że dalej będziemy pielęgnować ten skarb i to wielkie wydarzenie kulturalne, którym staje się wystawa poplenerowa, staje się plener sam, który tutaj wspaniale pani Alina Sibera-Kaczka organizuje przy naszej skromnej pomocy i pomocy wielu życzliwych ludzi, że to będziemy pielęgnować i dalej zabezpieczać środki finansowe w budżecie powiatu na pobyt artystów w Kamionie. Opiekunem artystycznym artystów biorących udział w kamionowskich plenerach jest naturalnie Alina Sibera, malarka. Warto zaznaczyć, że mówi się o nich nie tylko w Wieluniu, ale coraz częściej także na terenie całego kraju. Chcemy, żeby obrazy były ładne, ponieważ miejsce jest godne, więc chcemy, żeby wystawa była też wydarzeniem. I myślę, że jest to wydarzenie właśnie w Wieluniu duże, bo widać chociażby po frekwencji, po gościach, którzy dzisiaj właśnie przyszli i zresztą przychodzą co roku. Podczas premiery wystawy był naturalnie czas na podziękowania dla artystów biorących udział w ostatnim malarskim plenerze, który po części odbył się w scenerii dużej produkcji, jaką jest obraz Bitwy pod Byczyną, do którego powstania przyczynili się także plenerowi artyści. Chwalimy się takim obrazem, który jest dodatkowym takim aspektem po głosie pleneru właśnie. Myślę, że to jest po plenerówka, bo zaczynaliśmy malowanie go we wrześniu na plenerze, po czym spotkaliśmy się w Byczynie. To jest obraz będący własnością ratusza w Byczynie. Nie widzę tutaj burmistrza, miał być, ale jest dumny z niego i chętnie nam go wypożyczył na tę wystawę. No cóż, sława plenerów poszła za granicę do polskiego, tam się dowiedziano, że przyjeżdżają tutaj dobrzy malarze, więc zlecono nam namalowanie według Matejki Bitwy pod Byczyną. Organizatorzy premierowej wystawy zadbali ponadto o artystyczną niespodziankę. Dzisiaj, chociaż jest prima aprilis, będzie pewna niespodzianka, która nie była zapisana na zaproszenia, media o tym jeszcze nie informowały, będzie koncert. Z krótkim recitalem wystąpiła bowiem znana piosenkarka i aktorka Renata Zarembska.